Na budżety ogromny wpływ mogą mieć skutki takich decyzji rządu i parlamentu jak obniżenie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z 18 do 17%, zwolnienie z tego podatku osób do 26 roku życia, podwyższenie wynagrodzenia minimalnego czy podniesienie pensji dla nauczycieli. W pile zmniejszenie dochodów, a z drugiej strony zwiększenie wydatków spowoduje, że luka finansowa wyniesie ponad 20 milionów złotych. Co to oznacza w rzeczywistości? Każda dziedzina miasta, która jest finansowana z budżetu miasta, ulegnie korekcie. Będzie to dotyczyło, począwszy od remontów i utrzymania dróg, chodników, po kulturę i sport. Dotknie to oczywiście również oświaty, dotknie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkich działań z tym związanych, promocyjnych, kulturowych, które się dzieją w mieście. Na dziś Piła jest także zmuszona do rezygnacji z budżetu obywatelskiego, dzięki któremu do tej pory udało się zrealizować prawie 100 zadań na łączną kwotę 17 milionów złotych. Wiele samorządów oszczędności w pierwszej kolejności szuka właśnie w inwestycjach. W Wałczu już planują zaciskanie pasa. Przy prowizorium budżetowym musimy obcinać praktycznie wszystkie możliwe miejsca, gdzie się da, żeby obniżać nasze wydatki. Inwestycje poza tymi obligatoryjnymi, których jesteśmy jakby umowami już zobowiązani, to praktycznie zostaną w całości wstrzymane lub nie będą realizowane. Chodzieży planują rezygnację z remontów ulic, chodników, szkół czy przedszkoli. W skali roku powstanie luka finansowa na poziomie 3 milionów złotych. Zdaniem burmistrza za taki stan rzeczy winny jest rząd. Dzisiaj w ciągu prawie 3-4 miesięcy praca kilku lat została zniweczona. No i mamy kłopoty ze spięciem budżetu. Musimy rezygnować z wielu rzeczy. Oczywiście winny jest tutaj rząd. I to, co wymyślono przed wyborami, to, co wprowadzono, między innymi podwyżki dla nauczycieli, kwestia płacy minimalnej, podwyżek cen prądu i wszystkich rzeczy, które zostały zrzucone na samorząd kosztem naszych pieniędzy. Samorządowcy ostrzegają, że zwiększenie w przyszłym roku płacy minimalnej oraz zniesienie dodatku stażowego także będzie miało groźne skutki dla gospodarki. Gminy, by niwelować powstałe luki finansowe, planują podnieść podatki. Tak jest chociażby w Trzciance. W skali samego urzędu to jest 800 tysięcy złotych, Instytucje Kultury 210 tysięcy złotych, MGOPS 467 tysięcy, 650 to obsługa w szkołach. Tego się nie zbilansuje żadną podwyżką podatku, natomiast chociaż w jakimś stopniu musimy je podnieść, żeby to rekompensować. Biorąc pod uwagę, że podwyższenie najniższego wynagrodzenia dotknie także wszystkich przedsiębiorców, to bardzo wiele firm podniesie koszty usług, jakie świadczy na rzecz samorządów i podległych im spółek. To może wpłynąć na możliwości realizacji wielu inwestycji. Będziemy ciąć wydatki, szczególnie jeżeli chodzi o remonty komunalne, remonty budynków komunalnych, remonty dróg, remonty szkół. Mniej środków będzie na zakupy materiałów, zakupy pomocy dydaktycznych. Nie będzie dodatkowych pieniędzy na dotacje na przykład dla klubów sportowych. W Złotowie inwestycje będą na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Jak podkreśla burmistrz Adam Pulit, budżet miasta jest przygotowany na zmiany, jakie wprowadził rząd. Jest to budżet, który pozwala nam dzisiaj jakby przyjąć te wyzwania i nie jest to duży dla nas, większy szczególnie wysiłek jak w innych latach. Wynika to z tego, że mamy go po prostu przez lata ukształtowanego na wysokim poziomie. Nie mamy zadłużeń, nie mamy spłat kredytów. Z tego powodu jest nam może łatwiej niż innym. Przygotowaliśmy się na trudniejszy czas. Projekty uchwał budżetowych powinny zostać przedłożone Radom Gmin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada, a następnie uchwalone przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia. Wtedy też poznamy dokładnie, jakie cięcia czekają samorządy i z jakich inwestycji czy remontów trzeba będzie zrezygnować.